samego rana jest kwestia przygotowania, czyli umycia podłogi, poprawienia różnego rodzaju elementów, wywieszenia flagi, przygotowania bramek. To mimo wszystko zajmuje dosyć dużo czasu, na te prace jednak trzeba wykonać przed meczem, na 3 godziny przed meczem. Wszystko musi być gotowe ze względu na protokół sanitarny. Mamy mecz telewizyjny. Wymogi sponsorskie przy PGNiG Superlidze wymagają odpowiedniej nawierzchni. No i ta nawierzchnia przyjechała do Chorzowa. Tą nawierzchnię odpowiednia firma rozkłada właśnie w tej chwili za naszymi plecami. Kończą rozkładanie odpowiedniej nawierzchni. To jest ta nawierzchnia, którą widzimy na każdej relacji z piłki ręcznej w Polsce. Na hali mamy wydzielone strefy czyste i brudne. W obydwu strefach mogą się poruszać tylko wyznaczone osoby. Ten mecz też wpływa na pracę administracji, dlatego że w związku z wytyczeniem strefy czystej i brudnej oraz faktem, że klatka schodowa jest strefą czystą, pracownicy muszą opuścić swoje biuro na 3 godziny przed rozpoczęciem spotkania, dlatego że te wszystkie strefy zostają zamykane.